gonna need you to trust me. Zabrała ją! Lalkę! Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, a przed wami Hugi Wugi, chapter 2. Wiem, specjalnie to wymyśliłem. Kolejna część mojego starego, który jest Hugi Mugim. W ogóle ludzie czajcie, że premiera miała być 5 maja o godzinie 19, w końcu przesunięto na 22, a koniec końców było jakoś 23:55, więc no beczka generalnie, ale wreszcie mamy ten chapter, podobno jest 3 razy dłuższy od chapteru pierwszego. No i lecę, zobaczę w takim razie, co tutaj jest. O, Fly in a Web, to widzieliśmy już w sumie w trailerze, czyli złapaliśmy się w jakiś sposób w sieć i po tym jak uwolniliśmy Poppy, to było w sumie pod koniec chapteru pierwszego, sytuacja zmienia się drastycznie, kiedy szukamy jakiejkolwiek w ogóle jakiegokolwiek sposobu, by uciec z fabryki. I tu mamy taką rękę straszną. To jest w ogóle ręka nowej postaci. Wiele osób myślało, że to będzie Kissimissi, ale to jest właśnie nowa postać Mami Longlegs i muszę ją koniecznie zobaczyć. W każdym razie lecimy z tym koksem, chapter drugi. O, i mamy również tutaj intro specjalne. Czego się dowiemy tym razem? Co tu się odpaliło? To jest ta fabryka? Tak, to jest fabryka, tylko jakieś pajęczyny są po lewej i prawej stronie? Co to jest? O! I nowa zabawka! Właśnie ta Mami Longlegs! Różowa, rozciąga sobie ręce, nogi. Bardzo podoba mi się styl, w jakim zrobiono w ogóle te intro. Czyli właśnie na takiej kasecie VHS. Nowa zabawka od Playtime. Elastyczny plastik, rozciągliwe nogi, nie tylko. Ale w sumie to jest creepy bardziej. Ja bym się bał jako dziecko czegoś takiego w ogóle dotknąć. Nie. Kupiliby się coś takiego? Ja nie bardzo. Ale pewnie już jest jako merch do kupienia. O, i coś się zepsuło w tym nagraniu. No i zwiastuje coś niedobrego. Ale kontrast wysoki. Na placu zabaw i ta fabryka jest widoczna. To wygląda jak perspektywa kogoś, kto ucieka z tej fabryki. Albo, nie wiem, Hagiego Hagiego? Co to jest? Oczy widać! Oczy widać, ludzie! To są oczy od Poppy. O, ona do mnie mówi. Wake up, obudź się. I mamy tutaj Poppy Playtime chapter drugi. Kurczę, ale się jaram. Czekałem na to niesamowicie długo i po prostu nie mogę się doczekać, co tutaj twórcy przyszykowali. Najbardziej się jaram tym, że mają być jakieś nowe, fajne mechaniki. No i faktycznie, tutaj skończyliśmy ostatnio. Lalka została uwolniona. Tutaj jest jakaś szafa z tego, co widzę, ale nic z tym nie mogę zrobić. No i łapki oczywiście. Łapcie, papcie. No i co, wychodzimy z tego pokoju. Lalka widocznie, po tym jak została uwolniona, zniknęła. No i musimy się wrócić. Ładnie to wszystko tu wygląda, odwzorowane, jak wcześniej. No i co teraz? Po prostu idziemy. Boję się, że coś mi wyskoczy zaraz, ta lalka. Chociażby tu jest ten, niestety przejście. Droga została zaklinowana czymś, ale tu mam jakieś drzwi. Mogę je otworzyć? Mogę otworzyć, otwierają się. I do fabryki. No jest Hagi Wagi, tu jakiś dinozaur. No i gdzie teraz mamy iść? Szukamy sposobu na to, żeby uciec z fabryki. Oczywiście możemy, jak w Bendim, wszystkie drzwi posprawdzać po 100 razy, czy na pewno się nie otwierają. No i tu mamy jakieś Elliot Ludwig, napis jest. Co tu leży na ziemi? Co to jest? Jakaś zabawka, ale we krwi jest. Nie wiem. Co tej zabawce zrobiono? Dziwne troszkę. Tutaj jest właśnie, są drzwi. No i tu też mogę gdzieś iść. A, tu jest jakaś ścieżka dalej. No i co? Nie mogę tego otworzyć niestety. Czerwoną łapką też nie. No dobra, to w takim razie chodźmy na prawo. No i tutaj... Słyszałem coś! Już się boję, ludziki, że mi przyjdzie ta lalka albo ta Mami Longlegs tak nagle. Nie mogę tego przeskoczyć, co jest? Z rozpędu? Albo jakoś się przyciągnąć do czegokolwiek? Halo? Mogę? O! Mogę przyciągnąć to do siebie. Chodź tu, drabino. Ja chcę drabinę. Do mnie, drabino, do mnie. Jeszcze tutaj, o. No widzicie, możemy sobie ustawić, w sumie nawet nie musimy ustawiać. Możemy po prostu wejść na nią i sobie przeskoczyć. Okej, okay. Jest wykorzystywanie mechaniki. Tu jest jakieś, nie wiem, zabite dechami przejście. I mam guzik. Ja nie chcę go klikać, ludzie. Tu za to są, jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Spróbujmy się do niego dostać i zobaczmy, co jest w środku. Dobra. Otwiera się. Jest jakiś klucz w środku. Co to za kwiatek? Wziąłem. Okej, okay. Mam kluczyk. Nie ma żadnego opisu, nic z tych rzeczy. Po prostu na jakiś magazyn weszliśmy i tyle. Tutaj prawdopodobnie nic się nie da zrobić. No i muszę wcisnąć ten przycisk koniecznie, żeby się dowiedzieć. I tyle? Śmiech Goofiego po prostu? Czy someone need a hug?
Aha, to są po prostu odgłosy Agiego, które mówi do dzieci i potem jak właśnie ma tam głośniczek w środku. Nie, wywróciło się! Przepraszam! Mogę to jakoś naprawić? Chyba nie bardzo. To jakoś może deski się uda zniszczyć? Niekoniecznie. Wróćmy się może, ponieważ zauważyłem, że tutaj coś świeci. A nie, to są po prostu lampy. To co ja mam tam zrobić w takim razie? Są dechy. Nie mogę dźwignąć tego. Ani, nie wiem, jakoś rozmontować za bardzo. Jakiś klucz dostałem. Aha, to prawdopodobnie jest klucz do tamtego pokoju. Tego Eliota, nie pamiętam już jakiego. Jakiegoś Eliota w każdym razie. Tutaj mogliśmy się wrócić. No i tutaj po prostu to otworzyć, tak? Da radę. Jego biuro. Okej. I co tu jest w środku? Rysunki, są jakieś lalki, są rysunki Hagiwagi, Kissimissi. Dinozaur jest również. No jest jakiś kwiatek. I stąd w ogóle wcześniej dobiegał odgłos tej Mami Longlegs, czy tam Poppy laleczki, więc ja się boję. Tu jest jakiś list w ogóle. Mogę to wszystko wziąć i zobaczyć w ekwipunku. Aha, to są jakieś znajdźki. Mamy parę informacji, ale są takim pismem. Jakbym mógł sobie to jakoś przybliżyć. Da się to jakoś przybliżyć? Nie zobaczę. W każdym razie jest analiza, jakieś notatki eksperymentu związanego z tym. No i mamy oczywiście standardowo kasetę VHS, żeby odsłuchać, zobaczyć telewizorek i zobaczyć, czego to dotyczy. Co tam nam pokaże tym razem. Jest ta fabryka nasza. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. O, i to jest właśnie ta osoba odpowiedzialna. Elliot. On produkował te zabawki, wymyślał. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously. Najpierw rysował dinozaur jest przykładowo. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? Kurczę, ciekawe. To stay determined even after suffering such a tragic loss. It all began in the fateful year of 19. O nie, i coś gruchło tak nagle i zepsuło się nagranie. Ciekawe, dowiedzieliśmy się czegoś o tym Ludwiku, Eliocie. Co jest imieniem, Eliot czy Ludwik? Niech się w końcu zdecyduje. Dobra, a tak to widzę, że jest fajna statuetka, to jest do zebrania. Nie wiedziałem, że to wszystko mogę tu podnosić. Okej. Zobaczmy, co z tą statuetką. Ja myślałem, że to lampa jest po prostu. To jest złota statuetka Daisy, 100 krotki po prostu. Tu jest martwa zabawka we krwi w sumie. Co tu jeszcze mamy? Tutaj są łapcie, jakbym mógł za to chwycić. Mogę za to chwycić. Boję się. Okej. To w dół w takim razie. Odsuwam. I mogę tutaj tym wentem się dostać. Są rysunki, tu jest kolejny went. Tu może być jakiś secret. Mogę się tu dostać? Hej, hej. Ja coś czuję, że to pewnie później będzie wykorzystywane do czegoś. Czy mogę tu pozbierać jakieś plany i nie tylko? Coś wywaliłem. No mniejsza, chodźmy w takim razie tędy. Boję się już. Takie wąskie korytarzyki niestety źle mi się kojarzą po ostatnim. Jak były te taśmy i nie tylko. Taśmociągi. Ale teraz jakoś tak na spokojnie. Wyszedłem, to jest jakiś magazyn. Jest tu winda towarowa. I co jeszcze? Laleczka! Normalnie, ona do nas mówi. Czemu ona nam pomaga? Ona jest dobra jakaś? No dobra, jak nam pomaga, to klikam guzik w takim razie. Aha, tu jest prąd po prostu i mogę, jak w sumie w chapterze pierwszym, sobie przejść przez te wszystkie wieżyczki i coś uruchomić. I muszę podłączyć do tego. No dobra, windę uruchamiamy. Uruchomiona. Tylko mam wrażenie, że tutaj w tej lokacji. O. No to czemu uciekłaś? Jeśli dziękujesz za uwolnienie ciebie. No i chcę się nam jakoś odwdzięczyć. Znaczy cieszę się, że się odwdzięczyła teraz, ale. I se poszła. Poppy jest jakąś chyba pozytywną postacią. Co jest? Jak ona łazi tutaj? Łeb. No mogę to chwycić. Żeby się pociągnąć, a windą nie mogę pojechać, nie? Nie mogę po... Dobra, w takim razie my tutaj pójdziemy. Przyciągniemy się do tego. I co ona od nas chce jeszcze? Ej. No chcę iść z tobą. Dobra, wciągnąłem się w takim razie.
I co dalej? Bo tam mieliśmy uruchomić windę, ja to zrobiłem, zapaliła się faktycznie. Hej, I'm up here. I tu nam pokazuje, tu wyskoczyła. To po to był ten vent. Widzę cię. I should be able to follow you through the vents. Ona w pewnym stopniu jest po prostu creepy dla mnie, nie wiem, jej ciałko i to, że tak chodzi, o, tu dwie łapki musimy przyłożyć. I nas do nas gada, rusza jej się twarz. W każdym momencie można wyskoczyć na łeb i nas zabić, mnie to tak niepokoi strasznie. Czuję się niezbyt komfortowo przy niej, może w ten sposób. Tu mamy przepaść, ręce może odłączę, rączki do domu, tu mogę się złapać z tego co widzę. To może złapmy się, przyciągnijmy, wow. O, udało się przeskoczyć. Jak w Spider-Manie jakimś. Rozhuśtałem się, Indiana Jones Getsu. I co dalej? Bazibi, that's me. Widzimy jak skończyła tutaj. Dobra, to tu jeszcze jest węcik z tego co widzę. Nie wiem czy mam go jakoś otwierać, ale w takim razie zobaczmy co z drzwiami. Po prostu się boję, wolę popatrzeć. O, ona stoi nad przepaścią. Dawaj Simba, lecisz. Listen, I'm going to need you to trust me. Zabrała ją! Lalkę! Mówi, że potrzebuje, żebyśmy jej zaufali i potem coś takiego. I ją Mami Longlegs zabrało. Czy my serio mamy tam wskoczyć? Innego wyboru nie ma? Nie chcę się zabić na przykład. Tutaj nie, odpada. Tutaj jest węcik, ale też pewnie odpada. No dobra, wskoczmy tam, zobaczmy w takim razie. Może uda się złapać czegoś. Jakie to jest ogromne i głębokie. Dalej lecę. Tu! Wpadam w jakiś ten, w jakąś zjeżdżalnię z McDonalda. No i jestem, wylądowałem. W takim razie Elliot Ludwig. Ludwig. I od wszystkich tych pracowników widzimy ich imiona, nazwiska. My teraz pójdziemy, tu główka znowu została. Tu prawdopodobnie się nie dostanę. Tu też nie, to chodźmy w takim razie na lewo i mamy tutaj znowu doprowadzić zasilanie z tego co widzę. W takim razie zróbmy to. Ale skąd mam to doprowadzić? Nie wiem, pyk, okej. Jakoś, może postarajmy się w ten sposób. Ojoj, odcina nam tam od razu. Aha, nie mogę zahaczyć tego, tak? Mam to jakoś zrobić, żeby tak? No niby tak, niby nie. Bo tak nam automatycznie zabiera coś to, nie? Te bramki. Musimy tak, żeby nie przechodziło przez bramki. Więc teoretycznie najlepiej by było, gdybyśmy poszli tutaj. Tu. I jakoś, nie wiem. Czy jakoś inaczej? A, wiem, ten słupek może do czegoś służyć. No prawie, prawie. Jakbyśmy zrobili w ten sposób, że pyk. Pyk. Teraz nie chcemy, żeby odłączyło nam. Więc najlepiej by było, gdybyśmy jakoś tu przeszli. O, działczy. I teraz tutaj. Niekoniecznie. To jakoś możemy... No to już jest poziom wyższy, jeśli chodzi o zagadki. Może tak jakoś... Nie da rady, chyba żebyśmy tutaj tak, o, połączyli, da radę? Dało radę, okej. Jednak mój mózg tutaj odpowiednio pracuje. Wystarczająco, żeby to zrobić w ciągu 3 minut, a nie 30. I my tutaj otworzyliśmy kolejne przejście. Brama nam się otworzyła. Okej. Lecimy. Po prostu wąski korytarz jest. Chociaż dobra, nie taki wąski. I łapkę musimy przyłożyć. Przykłada. Złapała nas za łapę. Mami Longlegs jest. Odebrała mi łapę. Gdzie jest? Gdzie jest? Widzę cień. Jezus! Jaki łeb! Mami. Ja nie chcę. Daj mi spokój. Jakie oczy ma. Jak się oddalimy od niej. Zostaw lalkę! Zabita jest chyba! Taka jakaś brudna, nie wiem. Daj mi spokój! No okej. Ja się godzę na taki układ. Ale straszna jest! Jakie czarne oczy ma! Łapą! Ale znudzona antagonistka. Jaki łeb! Nie. Idź sobie. Poszła do góry teraz. A my co mamy tu zrobić? I tu się brama otwiera. No nie, i teraz nie dość, że nam zabrała lalkę, zabrała nam jeszcze rękę.
Tu są wszyscy przyjaciele w ogóle. To jeszcze będzie nam się odgrażać tutaj. Co to jest? Jaki pies? Creepy pies. Tu mamy wajchę, pociągnę nią. I to, co mi się całkiem podobało, już widziałem po trailerze, że dostaniemy nową łapkę i tutaj ją właśnie straciliśmy w tym momencie. To już akurat było wiadomo. Co to jest? Wielki jakiś daycare. Jakaś sala zabaw. Wow. I tu jest ten pociąg i zegar odwrócony. No i co dalej? Boję się. Serio się boję. Nie wiem, ja tu podchodzę, jest miejsce na łapkę, ale mam złe przeczucia. I tu mogę kliknąć. Co jest? Okej. Kissy Missy do nas mówi. Ja się boję tego, ciuciu. Dam tu łapę. I co wtedy się stanie, jak przyłożę? Nic ci nie stało, może drzwi będę w stanie otworzyć jakoś. No nie wiem, wszystko wskazuje na to, że mógłbym tutaj tylko po prostu te dźwignie jakoś odpalić. I muzyczka gra, te co znaliście. Game Station. Stella to jest jedna z tych pracownic. Widzieliśmy jej imię już. Mami Longlegs. Ja nie chcę. Ale tu... Coś się otworzyło? Gdzie? Ja tu tylko łapę przyłożyłem. A co jeśli te dźwignie wezmę? W dół? Nie da rady, nic się nie stało. No coś mówiła o tej Mami Longlegs, może cofnijmy się i zobaczmy, co tam było. Zobaczę jeszcze po tej lokacji, czy czegoś poszukam. Tu na przykład jest zejście jakieś crazy. Jest dziura tu po prawej. Są również drzwi. Drzwi zamknięte. Do dziury mogę się dostać, tam jest kolejny do naciśnięcia przycisk. Ej, nie mogę, dobra. Kolejny potworek. No nie wiem, jakoś do moich ulubieńców nie będzie chyba należał. I co tutaj dalej? Czy to będzie późniejsza lokacja? Nie chcę czegoś zepsuć. Nie wiem, coś tu słyszę, jakieś odgłosy. Boję się troszkę. Tu mogę wejść tą właśnie dziurą. Ciekawe, kto ją wykopał. Ktoś tu chyba próbował się stąd wydostać. Tak to wygląda, jak jakiś podkop. Molding room. Co to jest? I tu mam jakieś kształty. Pyk. Nie wiem, wcisnę guzik. Mam jakieś kształty do wciskania. Tu jest wajcha w ogóle. Może światło wtedy będzie? Tak, bo nic tu nie widziałem. Jakie creepy są te wszystkie zwierzaki. Te istotki, nie wiem. Tutaj jest zasilanko, ale prawdopodobnie. Czy guzik po prostu. Mogę wcisnąć tak, oj, nic mi to nie da. Tutaj też coś jest. No a tu są guziki, to wcisnę. I leje się tutaj woda z tego co widzę. Nie, to nie jest woda, to są piłeczki jakieś. Lód? Co to? Piłeczki jakieś śmieszne. Dobra. I co dalej? Proces wytwarzania, produkcji. Kolejna rzecz, skraplanie. Chyba jakaś zamiana w wodę, tak nie wiem, wskazuje nam ta ikonka. Tu niby kropelka. Tak, tutaj przemienia w płyn. I tu, no, mamy tutaj w środku płyn teraz, co dalej? Znowu mam to wcisnąć, dobra, mogę. Jeszcze mam widocznie tego wypuścić trochę. Mogę klikać cały czas. Chyba, że mam coś tu na przykład przyłożyć, żeby mi poleciał ten płyn do czegoś. Jak myślicie? No ja myślę, że to może mieć sens. Żeby po prostu jakoś to zdobyć, bo tak to cały czas ikonka nam podświetla, że czegoś nie mamy. Jakaś pusta beczka by była potrzebna. Tu jest telewizor i jest ten. Do odsłuchania. Odsłuchania na kasety. Później tam pójdziemy. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Tu schody po prostu. Tu nie mogę się dostać. A właśnie tu jest kaseta. Ja ślepy jestem, po prostu przy mnie leży. Odsłuchajmy sobie w takim razie, może czegoś się dowiemy co do tej sekcji. Telewizorek odpalony. Playtime, znowu. A lubię tę muzyczkę w sumie, jest taka fajna. Zielona ręka! Zielona ręka tu będzie do zdobycia. Uuu, i mogę właśnie tą ręką, z tego co wiem, brać elektryczność z jednego miejsca i do drugiego. I elektryczność się utrzymuje 10 sekund na ręce, nim się wyczerpie. No i co dalej?
No tak, nie mogę dostarczać. No to to akurat było wiadomo, żeby zasilać odpowiednie rzeczy. Nie! Mam wrażenie, że tak właśnie skończę. Jak tak dalej pójdzie. What's the time? Poppy playtime! Czy w sumie playtime po prostu nie Poppy? Poppy to zabawka. A no tak, już widzę, zobaczcie, tu jest do naprawienia to. Mam to przyciągnąć po prostu? Pyk. No bo wylewała nam się, więc w sumie brzmi logicznie, prawda? No i teraz w takim razie klikamy drugi guziczek. I co? I bierze się stąd ten płyn. I co dalej? Pobrało. Do następnej maszyny wlało teraz. Będzie następny proces z łapką. Mamy wytopić tę łapkę? Może coś tu będzie faktycznie? Kurczę. Tak się produkuje te łapki. Dobra, i jakieś jadą tutaj. Do mnie. Do mnie. I następny guziczek będzie wciskany. Pyk. Wcisnąłem. Farbujemy ją teraz. Ale świetne, w ogóle bardzo podoba mi się ten motyw. Nie ma farby. Ten motyw, że tutaj... Tam się coś otworzyło z tyłu. Zobaczcie, otworzyło się. Zobaczmy w takim razie, co tu jest. Mogę się dostać na górę. Tak po prostu. I tu co? Jest taśmociąg. Musimy prawdopodobnie farbę wlać. Tu jest farba, świetnie, farba nam idzie. Bierzemy ją. Chyba więcej nie będziemy potrzebować, mogę sobie zeskoczyć po prostu. I teraz musimy jakoś włożyć te... Ej, jak ja to rzuciłem? Włożyć tę farbę tam. A może od góry trzeba jakoś załadować? Nie pomyślałem o tym. Tutaj musimy wlać, o tak od razu, o. Dajemy, czy po prostu wciskamy luzem ten kubeł cały. Farba jest załadowana i wciskamy. Wow, co to było? Co się dzieje? Co? Aha, pewnie informowało mnie, że straciłem troszkę AP od upadku. Wciskamy teraz ten guziczek, żeby pomalować ręce. Tutaj widzimy łapy, łapy, cztery łapy, a na razie nawet pięć łap. Tak niekoniecznie jak u człowieka. No i teraz ostatni guziczek, ostatni proces, czyli musimy chyba na taśmie wyjąć sobie tę łapkę. I kurczę, będzie kolejna łapka zielona, ale się cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś będzie, bo ta elektryczność jest czymś ciekawym, ale liczyłbym na jeszcze jakąś inną mechanikę. To weźmy sobie może tę łapkę. Mam tutaj jeszcze cztery inne do wyboru i mam zieloną łapkę, świetnie. No to myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć ten odcinek, bo chciałem, żeby tak było w miarę równo trzy odcinki z tego chapteru. Powiedzcie mi, czy się jaracie, czy odcinek wam się podoba. Jeśli jaracie się, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja byłem Mangetsu, mam dwie łapy, łapy, cztery łapy. Tam może nie, na razie. Trzymajcie się i pa, pa!